sponsorem programu są Militaria.pl. Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu Poligon, a dzisiaj porozmawiamy, w dalszym ciągu będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie, ale tym energetycznym. A jeżeli będziemy rozmawiać o bezpieczeństwie energetycznym, to mój gość mógł być tylko jeden, Jakub Wiech, Energetyka 24. Witam cię serdecznie, Jakub. Dzień dobry. Jakub, nie jest wielką tajemnicą, że kwestia bezpieczeństwa energetycznego była istotną częścią kampanii wyborczej i o energetyce mówi się bardzo dużo. Jak dziś, w dobie tych przyszłych, jeszcze niezrealizowanych inwestycji energetycznych, wygląda nasze bezpieczeństwo energetyczne? No niestety ono nie wygląda najlepiej i jest tutaj kilka aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę. Przede wszystkim jesteśmy cały czas w sytuacji, w której trwa na rynkach europejskich kryzys energetyczny, polegający przede wszystkim na zerwaniu dotychczasowych łańcuchów dostaw i przesterowaniu się europejskich gospodarek na inne kanały, jeżeli chodzi o odbiór takich surowców energetycznych jak na przykład gaz czy ropa. I jest tutaj jeszcze sporo do zrobienia w tym zakresie w Europie, gdyż nie nadrobiliśmy cały czas tej luki, jaką wytworzyły surowce rosyjskie, które od jakiegoś czasu płyną już w bardzo niewielkiej ilości na rynki europejskie. Gdyż ta luka to jest przede wszystkim ubytek dla przemysłu, który no, w takich krajach jak na przykład Niemcy wszedł w taką zadyszkę dosyć istotną i jeszcze ze względu na drożejące ceny energii nie miał szansy odbić się od tych zaburzeń, które najpierw spowodowała pandemia, a potem rozpoczęta przez Rosję wojna na Ukrainie i pewne konsekwencje polityczno-gospodarcze, które ze sobą niosła. To jest pierwsza rzecz, która też rozlewa się na Polskę, może w mniej bezpośrednim ujęciu, jeżeli chodzi o energetykę, natomiast jest to widoczne chociażby przez pryzmat kondycji naszego przemysłu, który nie jest powiązany na przykład z przemysłem niemieckim. Druga rzecz, która też wynika z zaburzeń, jakie nastąpiły na rynku europejskim po 24 lutego ubiegłego roku, to jest zagrożenie dla infrastruktury krytycznej, które wisi nad nami cały czas i będzie wisieć tak długo, jak Rosja będzie moim zdaniem prowadzić pewną agresywną kampanię nie tylko względem Ukrainy, ale też względem całego Zachodu. Tutaj oczywiście nasuwa się na myśl w pierwszej kolejności sytuacja z gazociągami Nord Stream, które zostały wysadzone we wrześniu 2022 roku i cały czas trwa śledztwo dotyczące tego, kto za tym stoi. Wiele tropów prowadzi tutaj do Rosji, która na przykład nie chciała być pociągnięta za odpowiedzialności za wstrzymanie dostaw gazu przez te połączenia, bo taka odpowiedzialność na niej spoczywała i mogli do niej prawa rościć sobie Niemcy, którzy zostali tak bezpośrednio pozbawieni dopływu gazu przez Rosjan, przez rosyjskie działania czysto polityczne, ale tutaj też chodzi o innych odbiorców europejskich. No i też warto zauważyć, że Rosjanie z tej infrastruktury w momencie, kiedy ona została zniszczona, nie korzystali. Te gazociągi nie tłoczyły gazu na zachód, więc z perspektywy rosyjskiej to była infrastruktura martwa, której wysadzenie miało dla Kremla chociażby ten aspekt psychologiczny. Mogło wytworzyć taki efekt mrożący na europejskich rynkach, podbijający ceny, kolejny szok w tej długiej takiej historii rosyjskich działań politycznych na rynku energii. I to jest sprawa, którą trzeba rozciągnąć na polską infrastrukturę energetyczną. Na przykład na gazociąg Baltic Pipe albo na nasz terminal w Świnoujściu, czyli na dwa kluczowe w tym momencie źródła dostaw gazu do Polski. Bez nich trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie polskiej gospodarki w normalny sposób, a tymczasem no, musimy mieć z tyłu głowy takie zastrzeżenie, że jest to infrastruktura bardzo podatna w razie ataku na zniszczenia, na pewne uszkodzenia, które można długo naprawiać i tutaj warto zauważyć, jak to miało miejsce w Stanach Zjednoczonych, w terminalu w Freeport, gdzie wybuchł pożar i ten terminal był przez kilkanaście tygodni z tego względu nieczynny, nie miał pewnej mocy eksportowej, więc takie sytuacje są dla nas niezwykle groźne. Kolejna rzecz, która rzutuje na nasze bezpieczeństwo energetyczne, to jest sprawa dotycząca naszej elektroenergetyki. I tutaj są dwa aspekty. Przede wszystkim nasza energetyka jest już naprawdę no, bardzo przestarzała. To znaczy ona była budowana głównie za rządów Gomułki i Gierka i elektrownie węglowe, na których się opieramy, jeżeli chodzi o wytwarzanie energii elektrycznej w około 70%, to są jednostki, które powinny być w dużej mierze już zastąpione czymś innym, bo dobijają do momentu tak zwanej śmierci technologicznej, czyli po prostu przeżyły już ten okres, na który zostały zaprojektowane, żeby pracować, żeby produkować energię elektryczną i teraz wchodzą w takie w trochę już niepewne wody przedłużenia technologicznego ich pracy,
co na przykład może rzutować na ich awaryjność, na zwiększenie częstotliwości awarii. Ale tutaj jest jeszcze drugi odbrysk tego wszystkiego i chodzi o drugi aspekt tej sprawy, czyli intensywność emisji polskiej energetyki. I to jest problem, który dotyczy rygorów transformacji klimatycznej Unii Europejskiej, które są na nas nakładane, na przykład w postaci systemu handlu emisjami, który dociąża finansowo emisję dwutlenku węgla z polskiej energetyki, nie tylko z polskiej, z europejskiej energetyki, ale Polska ma z tym szczególnie duży problem. Nasza intensywność emisji z energetyki to jest w tym momencie około 700-750 gramów dwutlenku węgla na kilowatogodzinę. To jest trzy razy więcej niż średnia unijna. I w porównaniu z takimi krajami naszego regionu, jak na przykład Słowacja czy Czechy, to różnica jest widoczna i niestety staje się to dla nas coraz większym problemem, jeżeli chodzi o koszty produkcji energii elektrycznej w Polsce. I to też jest zagrożenie naszego bezpieczeństwa energetycznego, bo bezpieczeństwo energetyczne to nie tylko taka pewność nieprzerwanych dostaw energii, ale też świadomość, że ta energia będzie w akceptowalnej ekonomicznie cenie i będzie generowana przy zachowaniu standardów ochrony środowiska i klimatu. Takie definicje bezpieczeństwa energetycznego są zawarte m.in. w polskim ustawodawstwie. Jest jeszcze jeden aspekt bezpieczeństwa energetycznego, który tutaj warto poruszyć, który również pozostawia wiele do życzenia. To jest taka świadomość i sprawna komunikacja, jeżeli chodzi o transformację. Bo w Polsce ta transformacja energetyczna, ona rusza i ruszyła tak naprawdę w 2019 roku, teraz rusza jeszcze szybciej i jeszcze dalej, ale jest źle komunikowana i jest też niezrozumiana przez dużą część społeczeństwa. To są problemy powiązane ze sobą, bo brak komunikacji przekładał się na brak świadomości z kolei nie wymuszał sprawnej komunikacji i tak wpadliśmy w takie zamknięte koło w zupełnie błędnej polityki, jeżeli chodzi o tworzenie pewnego wizerunku transformacji energetycznej i wyznaczenie pewnych celów, czy sygnalizowanie przyczyn tej transformacji, że łatwo teraz obudzić w społeczeństwie dużą niechęć w ogóle wobec tego procesu albo wobec jego elementów, jak na przykład turbiny wiatrowe, czego taką zalążek mieliśmy wokół tej afery dotyczącej propozycji ustawy liberalizującej prawo wiatrakowe, która była zupełnie chybiona, była bardzo złym pomysłem, była źle przedstawiona, była źle napisana i wywołała duże takie pęknięcie społeczne, jeżeli chodzi o transformację energetyczną. Więc to są takie czynniki, które sprawiają, że nasze bezpieczeństwo energetyczne jest w złym stanie. Jest bardzo wiele różnych elementów, które wpływają negatywnie na nasze bezpieczeństwo energetyczne i one wszystkie muszą być we względnie krótkim czasie w jakiś sposób naprawione, albo przynajmniej ich działanie musi być zniwelowane. I to jest ogromne wyzwanie, przed którym staje ten nowy rząd. Jakub, mnie tylko zastanawia jedna rzecz, no bo z jednej strony mamy takie molochy jak chociażby elektrownia Bełchatów, mamy Opole, gdzie mamy tam też jednostki, które są stosunkowo nowoczesne, blok 14 czy 13 w elektrowni Bełchatów, bloki w elektrowni Opole, ale czy poprzedni rząd Prawa i Sprawiedliwości i ten nowy ma jakiś plan, żeby płynnie przejść, bo nie jest tajemnicą, że dekarbonizacja jest procesem nieuchronnym w energetyce. Świadczą chociaż o tym ceny prądu, które mamy przecież najwyższe w Europie dzięki właśnie takim instalacjom i braku inwestycji w nowe źródła energii. Ale czy my jesteśmy właśnie przygotowani? Bo z jednej strony już obserwujemy wyłączenie poszczególnych bloków, chociażby Bełchatowa, ale z drugiej strony nie ma rzetelnego planu przedstawionego i przez Platformę, i wtedy zapisu też nie było takiego planu płynnego przejścia. I stąd duże obawy w społeczeństwie, w miastach, w których elektrownie są głównym chociażby żywicielem i pracodawcą, że zostaną ci mieszkańcy pozostawieni sami sobie. To jest bardzo dobre pytanie i niestety nie mam takiej optymistycznej odpowiedzi, bo z tego, co się dzieje w polskiej energetyce, wynika teraz, że politycy patrzą z niezwykłą niefrasobliwością na ten bardzo skomplikowany proces przebudowy polskiego systemu energetycznego na nisko i zeroemisyjny. I szczerze mówiąc, patrząc na to, jak na przykład toczone są działania wokół elektrowni Bełchatów, co do której wiemy mniej więcej, jak będzie, znaczy w zasadzie wiemy dosyć dokładnie, jak będzie wyglądał proces jej wygaszania, bo mamy przyjęty proces wygaszania elektrowni Bełchatów, który był konieczny, jeżeli chodzi o ustalenie go celem zagwarantowania finansowania dla regionów górniczych dotkniętych tą transformacją z funduszy Unii Europejskiej, no to wiedząc, że do roku 2036 elektrownia Bełchatów ma przestać produkować energię elektryczną, a do roku 2038 ma zaprzestać funkcjonowania kopalnia węgla brunatnego, które zasila tę elektrownię,
to tutaj widzimy, że ta świadomość nie jest bezpośrednio łączona z planami dotyczącymi budowy nowych mocy, które miałyby w pełni skompensować ubytek, jaki wytworzy wyłączenie elektrowni Bełchatów, bo można zauważyć, że te plany dotyczące Bełchatowa były w pewien sposób powiązane z planami dotyczącymi budowy elektrowni jądrowej na Pomorzu, która ze względu na wysoki współczynnik wykorzystania mocy zainstalowanej miała być takim dodatkiem mocowym do systemu, który zrównoważyłby w istotnej części w elektrownię w Bełchatów jako moc ubywającą ze systemu energetycznego. Natomiast teraz jesteśmy w sytuacji, w której najprawdopodobniej elektrownia jądrowa jako projekt jest opóźniona. Opóźniona o co najmniej 2 lata, natomiast uważam, że każdy miesiąc w tym momencie w braku działań na polu tej jednostki, a taki zastój jest charakterystyczny dla okresu przekazania władzy, to ten okres opóźnienia zwiększa. I to jest dla nas duże niebezpieczeństwo, bo okazuje się, że moce, które miały zastępować wygaszane moce kopalne, one są opóźnione. One są gdzieś tam w tym momencie już w jakiś sposób odroczone czy opóźnione. I to jest tylko jeden z elementów, bo mamy ich bardzo dużo. Mamy na przykład też świadomość, że jeżeli nie dopniemy na czas budowy takiej osnowy organizacyjnej wokół projektu offshore, czyli projektu morskich farm wiatrowych, i mówię tu na przykład o portach instalacyjnych, o portach serwisowych, o flocie statków, która ma działać na rzecz budowy polskich turbin wiatrowych na morzu, to również ten projekt może się opóźnić. I tak naprawdę zostajemy w coraz gorszej sytuacji mocowej, bo musimy wiedzieć, że z przyczyn, o których mówiłem wcześniej, ze względu na zły stan techniczny bloków węglowych, ze względu na spodziewane wstrzymanie wsparcia udzielanego na podstawie na przykład rynku mocy dla tych jednostek, to jest taki powiedzmy mechanizm subsydiowania pracy elektrowni węglowych polegający na tym, że płaci się im za samą gotowość do produkowania energii, nawet bez świadczenia pracy w postaci właśnie generowania, i dzięki temu ich funkcjonowanie jest opłacalne. Kiedy tego wsparcia braknie, no to może się okazać, że elektrownie węglowe po prostu w Polsce nie będą opłacalne w dużej mierze, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, i to będzie powodować ich wyłączenia. Jeżeli na to nałożymy właśnie te wspomniane wcześniej problemy techniczne, to się okazuje, że nam w bardzo krótkiej perspektywie kilku lat, grozi tak zwana luka generacyjna. Grozi nam to, że nasze potrzeby energetyczne nie będą w stanie zostać zaspokojone naszymi własnymi mocami wytwórczymi, i no właśnie, otworzy się takie pytanie, co dalej z tym zrobić? Czy importować moc i uzależniać się od zewnętrznych dostawców, czy co dalej? Zwiększyć efektywność energetyczną w nadziei, że uda się zmniejszyć pobór mocy, no bo to są tak naprawdę 2 rozwiązania, które poza instalacjami nowych elektrowni są na stole do wzięcia, a trzeba pamiętać, że budowa nowych mocy to jest proces dosyć czasochłonny, bo głupi wiatrak stawia się przez 2 lata, a co dopiero dużą jednostkę, którą trzeba budować przez znacznie dłuższy czas. I do tego trzeba też jeszcze wskazać problemy z elektrowniami, które już mamy, na przykład problemy z nowymi blokami węglowymi, takimi jak Jaworzno czy Kozienice, gdzie dochodziło do awarii często długotrwałych, i to wyłączało z pracy te jednostki przez dosyć długi czas. I tak samo te starsze bloki, z którymi mamy jeszcze do czynienia, one również będą coraz bardziej awaryjne. Więc jest to bez wątpienia jeden z najbardziej palących problemów w polskiej gospodarce, bo no umówmy się, nikt nie zbuduje fabryki w kraju, który nie jest w stanie doposażyć swojej gospodarki w dostatecznie dużo energii, która jeszcze będzie przy tym tania. A w Polsce właśnie istnieje ryzyko, że nie będziemy mieli ani taniej, ani dostatecznie obfitej energii, jeżeli chodzi o naszą gospodarkę. No więc ryzykujemy utratą konkurencyjności jako rynek do lokowania inwestycji. Ale to też można pociągnąć dalej, bo ryzykujemy w ogóle utrudnieniami w naszym codziennym życiu. Już teraz według różnych wyliczeń, czy to Urzędu Regulacji Energetyki, czy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, w latach 30. ryzykujemy deficytem mocy wytwórczych w granicach od 4 do 11 gigawatów. Więc tak naprawdę przekładając to na jednostki wytwórcze, ryzykujemy nawet tym, że braknie nam 2 elektrowni Bełchatów w systemie. No to będzie katastrofa, bo ja nie wiem, jak można skutecznie funkcjonować bez tak istotnych mocy, które będą potrzebne, ale których fizycznie nie będzie. Więc jest to problem ogromnej wagi, tylko nie jest dostatecznie otoczony takim
taką polityczną uwagą z prostej przyczyny, moim zdaniem. To jest problem, który spadnie na nas dopiero za jakieś dwie, może trzy kadencje parlamentu. Więc nikt się teraz tym nie przejmuje, bo to nie jest kwestia najbliższych miesięcy, a to chyba w takiej perspektywie w horyzonty, jeżeli chodzi o wypatrzenie długofalowe, mają nasi politycy. Jakub, przepraszam, że jeszcze pociągnę ten wątek Bełchatowa, bo jest mi on bardzo bliski. Mam wrażenie, gdy pojawił się tutaj były minister aktywów państwowych, dość dyplomatycznie powiedział, że Bełchatów wydaje się dobrą lokalizacją dla trzeciej elektrowni atomowej. No ale co innego obserwujemy tutaj lokalnie. Z jednej strony program transformacji polega chociażby na remontowaniu węzłów kolejowych 50 km od Bełchatowa. Czy my przegapiliśmy już ten moment, czy to jest ostatni dzwonek, żeby tego typu jednostki w Polsce modernizować, czy ewentualnie myśleć, co będzie tutaj za 20 lat, bo mam wrażenie, że podobnie myśli nowa koalicja rządząca, bo nie przedstawiła jasnego planu, podobnie jak Prawo i Sprawiedliwość, co do tych właśnie gigantów, którzy są źródłem dochodu dla lokalnych społeczności. Tak, i to jest naprawdę trudne pytanie, bo zdaję sobie sprawę mniej więcej, jak wygląda lokalna specyfika w gmin, gdzie działa elektrownia Bełchatów, gdzie działa kopalnia, odkrywka, która zasila tę jednostkę. I tam brakuje tego, o czym mówiłem na początku naszej rozmowy, odpowiedniej komunikacji, bo lokalni mieszkańcy są zostawieni trochę samym sobie, trochę w takim zawieszeniu, bo faktycznie padały komunikaty o tym, że Bełchatów jest brany pod uwagę jako lokalizacja dla elektrowni jądrowej. Pytanie, dla której i kto miałby ją zbudować, bo na to już niestety odpowiedzi nie uzyskaliśmy. No ale została tutaj postawiona taka, powiedzmy, nadzieja, czy pewnego rodzaju taka zachęta dla lokalnych mieszkańców, która nie doczekała się rozwinięcia. I ci ludzie po prostu nie wiedzą, na co mają liczyć. Czy mają liczyć. Lekiem miała być Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego. Która też upadła jako projekt i do której na razie powrotu nie ma, przynajmniej tak twierdzi nowy minister aktywów państwowych, czyli pan Borys Budka, bo Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego funkcjonowała jako pomysł do 15 października, potem po wyborach nie zwołano kolejnego posiedzenia Sejmu, które ewentualnie odrzuciłoby uchwałę Senatu w tej sprawie, bo ta uchwała Senatu odmawiała gwarancji finansowych dla Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, a to ona miała niejako przejąć te aktywa węglowe, z którymi już nie radziły sobie polskie spółki energetyczne. Więc znowu tutaj pozwolono, żeby koncepcja, na której opierała się oś narracyjna poprzedniego obozu rządzącego, jeżeli chodzi o przyszłość polskiej energetyki, po prostu poszła, no, brutalnie mówiąc, do piachu i teraz nie wiadomo, co z nią będzie. Tutaj nowym rządzącym trochę w sukurs przyszła Unia Europejska, która najprawdopodobniej przedłuży wsparcie z rynku mocy z 2025 na 2028 rok, tak żeby te 3 lata dodatkowe mogła Polska to wsparcie uzyskiwać, polska energetyka. Natomiast no, to nie jest przedłużenie o tyle, ile potrzeba, żeby przeprowadzić w Polsce taką pełnoprawną transformację energetyczną. To są tylko 3 lata. W perspektywie projektów energetycznych to jest prawie nic. Więc teraz odsuwanie takiego rozwiązania problemu polskiej elektroenergetyki na kolejne kadencje, to jest po prostu przerzucanie takiego gorącego ziemniaka. I tak zrobił najprawdopodobniej poprzedni rząd, który teraz rzucił nowej ekipie tego ziemniaka, a ta nowa będzie po prostu trochę czekać może w pewnej zawieszeniu, jeżeli chodzi o nowe wybory, bo takie już są za rogiem, samorządowe i europejskie, bardzo też ważne, jeżeli chodzi o kształtowanie krajobrazu politycznego Polski. Więc tutaj zobaczymy, co się będzie działo, natomiast jesteśmy w zawieszeniu. Polska transformacja energetyczna po raz kolejny nie jest właściwie komunikowana. Nikt się nie interesuje tym, czy obywatele wiedzą, jakie moce będą budowane, gdzie one będą budowane, co się zrobi ze gminami, które obecnie opierają się na wydobyciu węgla, czy to kamiennego, czy brunatnego, co zrobić z pracownikami na przykład elektrowni, które będą zamykane albo które będą ograniczane, jeżeli chodzi o produkcję energii elektrycznej, co ci ludzie mają zrobić. I to jest powtórzenie tych błędów, które już raz popełniliśmy w transformacji gospodarczej naszego kraju, która zostawiła za burtą bardzo wiele osób. Jakkolwiek zbudowała dużą część naszego dobrobytu, tak jednak dla wielu ludzi było tragedią. Więc ja bym chciał, żebyśmy wyciągnęli wnioski
z tych wszystkich błędów i przygotowali transformację, która będzie skuteczna, ale będzie też sprawiedliwa, bo to nie są rzeczy wykluczające się. Natomiast niestety nie widzę tutaj w takiej woli, żeby to chociaż ten obszar komunikacji uporządkować na tyle, by ludzie wiedzieli, co się będzie działo w polskiej energetyce. I to też widać na poziomie dokumentów rządowych, bo cały czas opieramy się na nieaktualnej już teraz wersji polityki energetycznej Polski do 2040 roku, która powinna zostać zaktualizowana i ona próbowała, znaczy próbowano ją zaktualizować w maju tego roku, w maju roku 2023, ale to się nie udało i aktualizacja spadła z obrad rządu, więc znowu jesteśmy w takim formalnym zawieszeniu, bo mapą drogową rozwoju polskiej energetyki jest dokument, który jest już teraz nieaktualny. No, przykładem chociażby Złoczew, który gdzieś się pojawiał wiele razy w dyskusji, który miał być lekarstwem przedłużającym, takim plastrem na kilka lat, a niestety projekt ponownie upadł i raczej już do niego nie wrócimy. Jakub, ja bym cię chciał jeszcze zapytać o coś, co poruszyłeś na samym początku rozmowy, o rosyjski gaz, no bo nie jest wielką tajemnicą, że on w projektach niemieckich, w tym dokumencie Energiewende, jeżeli co pamiętam, miał być dla Europy istotnym elementem właśnie transformacji i dążenia do wodoru. Jak ta sytuacja definiuje teraz niemiecką energetykę i de facto energetykę naszej części Europy? Czy my teraz będziemy przyspieszać, żeby dążyć do wodoru, będziemy mieli jeszcze więcej inwestycji w zieloną energię, chociażby w turbiny, czy jednak Niemcy mają jakiś inny plan? Widzimy też ten ponowne uśmiechanie się do atomu. To jest po raz kolejny bardzo dobre pytanie. Ja myślę, że nawet sami Niemcy nie do końca mają na nie odpowiedź, bo to, co widzimy od 2022 roku, jeżeli chodzi o rząd federalny w Niemczech, to jest gigantyczna niepewność i brak pomysłu na energetykę. Jakkolwiek rząd Olafa Scholza zdołał na przykład w ekstremalnie szybkim tempie postawić nabrzeża do odbioru gazu skroplonego, czy zdołał pewnymi różnymi działaniami we współpracy z biznesem obniżyć zapotrzebowanie przemysłu niemieckiego na gaz, co jest w skali Niemiec istotnym sukcesem i udało się Niemcom przetrwać przez ten krytyczny okres zimy roku 2022-2023, to jednak cały czas Niemcy nie mają nowej transformacji energetycznej, która byłaby opatrzona wnioskami wyciągniętymi z roku 2022. Nic nie zastąpiło na razie planów oparcia się Niemiec na rosyjskim gazie. Mało tego, cały czas się słyszy, że no, Niemcy potrzebują gazu jako takiego surowca stabilizującego ich pomiędzy gospodarką opartą o paliwa takie jak węgiel, a gospodarką już praktycznie bezemisyjną. I tutaj warto odświeżyć sobie, co mówiono w niemieckim przemyśle tuż przed wybuchem wojny, w tej pełnoformatowej wojny na Ukrainie, bo tam szefowie koncernów energetycznych jeszcze w styczniu 2022 roku mówili, że Niemcy ze względu na specyficzną drogę transformacji energetycznej, wyłączającą atom, budującą duży park jednostek odnawialnych, oni potrzebują około 20-30 gigawatów w mocy zainstalowanych w gazie, żeby to stabilizować. 20-30 gigawatów mocy w gazie to jest 20-30 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie, jeżeli chodzi o ich pracę. Więc tu widzimy, że to zapotrzebowanie Niemiec na gaz, ono powinno rosnąć, a tymczasem Niemcy są pozbawieni tego taniego surowca, do którego dostosowali całą swoją gospodarkę, surowca rosyjskiego. Jakkolwiek to pozbawienie już zakrawa nie tylko na aspekty polityczne, czyli na zrywanie umów przez rosyjskiego dostawcę, czy na sankcje nałożone przez stronę niemiecką, ale też na poziom infrastrukturalny, bo mówimy tutaj o zniszczeniu 3/4 z głównej trasy dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec, czyli z gazociągów Nord Stream, które złożone są z 4 nitek, po 2 na każdy gazociąg, a z których 3 nitki są zniszczone i działa tylko nitka B gazociągu Nord Stream 2, w sensie działa w tym sensie, że może tłoczyć gaz. Więc to jest istotne uszczuplenie możliwości przesyłowych tej trasy z około 110 miliardów metrów sześciennych do 27 miliardów i pół miliarda metrów sześciennych. I to jest duży, duży problem dla Niemiec, no bo co teraz zrobić? Czy opierać się znowu na szlaku ukraińskim, jeżeli chodzi o źródło dostaw surowca gazowego, no bo Ukraina tylko ma na swoim terytorium tak szeroką sieć gazociągową, żeby obsłużyć niemiecką gospodarkę, bo tam mamy gazociąg Braterstwo, system Braterstwo, który może przesyłać 130 miliardów metrów sześciennych.
No, czy już koncentrować się na nierosyjskich dostawcach? Niemcy na to pytanie sobie nie odpowiedzieli. I to jest cały czas kwestia rozważana na płaszczyźnie federalnej przez rząd Olafa Scholza. Natomiast no, odpowiedzi na to pytanie na razie nie mamy. Aktywna jest natomiast bardzo niemiecka opozycja, która trochę idzie dwutorowo, bo ta opozycja w postaci CDU, CSU pod wodzą Friedricha Merca mówi teraz tak, że no, trzeba przedefiniować Energiewende, że Niemcy muszą mieć nową strategię energetyczną, zakładającą na przykład powrót do energetyki jądrowej. Z kolei opozycja w postaci na przykład AfD mówi, trzeba wrócić do współpracy gazowej z Rosją, trzeba nam taniej energii z Rosji. Więc mamy tutaj taki dwugłos, który może być dla nas niebezpieczny z perspektywy takiego, powiedzmy, ogólnoeuropejskiego bezpieczeństwa, bo widzimy na przykład, jak dużym poparciem cieszy się AfD w Niemczech, jak dużym poparciem cieszy się lista Sary Wagenknecht, czyli taka nowa formacja na niemieckiej scenie politycznej, która no, również jest bardzo blisko tej prorosyjskiej retoryki i czasami po prostu można nie odróżnić tego, co mówią politycy tego ugrupowania od AfD. Więc jeżeli kryzys gospodarczy w Niemczech, a taki tam postępuje, będzie się pogłębiał i zasadzał na problemach z energetyką, no to dojść do głosu mogą ci, którzy będą domagali się powrotu do współpracy energetycznej z Rosjanami, a to już jest otwarcie na nowy reset, którego myślę, że chcielibyśmy uniknąć tak długo, jak Rosja jest państwem wrogim względem Zachodu. O tym, jak zmienia się europejska energetyka, jak zmienia się co najważniejsze polska energetyka i czy jesteśmy bezpieczni, masę informacji znajdziecie na portalu Energetyka24 i na mediach społecznościowych Jakuba, do których link znajdziecie w opisie filmu. Jakub, bardzo Ci serdecznie dziękuję za poświęcony czas. Państwa oczywiście zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i odwiedzenia nas na Twitterze. Jakub, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję i radosnych świąt, korzystając z okazji. Dziękujemy. Sponsorem programu były Militaria.pl.